Coś tknęło, Marka. Zawrócił i zbliżył się do rozmawiających. Niemiecki język posiadał wraz z odrobiną francuskiego. Przemógł wrodzoną dzikość, podszedł, uchylił czapki i spytał: Przepraszam, pan szuka pana Jazwigły? Tak, panie, odparł obcy, dotykając kapelusza i z pewnym rodzajem podziwu, mierząc wzrost interlokutora. Pan ma do niego interes? Nie, tak sobie, zamruczał nowo przybyły. Pan mi może dostarczyć adres? Mogę. W tej chwili Witold mijał ich, wracając z bufetu. Jak łobuz gwizdnął przeciągle. Hip, hip, jak ty ładnie umiesz po niemiecku, zauważył przystając. Czy to przy wołach tak się nauczyłeś? E, może pozwolisz cygaro? Dziękuję. Nie ma za co. Długo tu zabawisz? Nie wiem. No, w każdym razie przyjdź do mnie, do hotelu. Mam coś na kształt interesu. W takim razie będę cię oczekiwał w swoim hotelu. — Możesz oczekiwać, a potem każ się wypchać i na zielono pomalować. Bądź zdrów, ozdobo czertwanów. Zakręcił się na obcasie i gwizdząc odszedł do dorożki. Obcy tymczasem słuchał cierpliwie niezrozumiałej rozmowy i nagle spytał. — Co ten młody człowiek powiedział na końcu? — Nic ciekawego — odparł panu Marek. — On powiedział czertwan. Kto tu czertwan? Pan zna Czertfana? — rzucił się przybyły niespokojnie. — Dlaczego nie mam znać? — No to prowadź mnie pan do Czertfana. Już mnie ja nie trzeba. Czy to daleko trzeba jechać? Niech pan prowadzi, zapłacę z ochotą. Wie pan, Czertwan po świcie. A czegóż pan chce od Czertwana? zagadnął Marek drżąc cały. To już ja jemu samemu powiem, panie, odparł chłodniejąc znacznie obcy. Czy pan Orwid? rzucił głucho Marek. Nieznajomy cofnął się o krok. Pan wie o Orwidach? zagadnął żywo. Od dwudziestu lat czekamy na nich. Czy to pan, syn Kazimierza? – A pan sam Czertwan, legendowy Czertwan? Co za spotkanie! Otrzymał pan nasz list? – Czytałem list pisany do pana Jazwigły. – Chodźże pan ze mną. Krótkie te pytania i odpowiedzi krzyżowały się nadzwyczaj szybko. Nieznajomy rzuciwszy wezwanie, zwrócił się z powrotem do dworca. Marek szedł za nim, obserwując spod oka syna bohatera, a swego obecnego pryncypała. Dziwna rzecz. Młody człowiek nie miał ani odrobiny rodzinnego typu znanego Markowi z portretów i opowiadań. Orwidowie byli ciemnowłosi, on był złotawy blondyn. Mieli typowe, bardzo gęste brwi i ciemne oczy. On miał rzadki, rudawy zarost i szare, bardzo zimne i jasne źrenice. Nie zostało mu żadnego wspomnienia ojczyzny. Nie rozumiał słowa rodzinnego języka. Cudzoziemcem był od stóp do głów. I znowu pomyślał Marek, że ojciec jego szczęśliwym był, że nie dożył powrotu jego i tego widoku. Jego dola zahartowała na wiele podobnych niespodzianek. Starzec nie zniósłby obrazu takiej ruiny swoich ideałów. W milczeniu postępował po pustych prawie salach do pokoju pierwszej klasy, nie rozumiejąc, po co go tam wiodą. Może przybysz chce wylegitymować się, pokazać mu ów sygnet złamany, którego połowę nosił wiernie na sercu? Szwajcar otworzył drzwi, Amerykanin grzecznie ustąpił Markowi wejścia, po czym zamknął je za sobą troskliwie. Salon zarzucony był pakunkami, nikogo nie było. W chwili, gdy Marek podnosił pytający wzrok na towarzysza, w głębi rozchyliła się portiera i wesoły, młody głos spytał po angielsku: Jakże, Clark, znalazłeś tego prawnika? Amerykanin postąpił parę kroków i uśmiechnął się z dumą. Znalazłem lepiej. Pozwól sobie przedstawić pana czartwana we własnej osobie. Portiera rozsunęła się zupełnie. Młoda osoba ubrana w elegancki strój podróżny, ukazała się w całej okazałości. Chwilę jasnowłosy, żmudzin i czarnooka smagła Amerykanka mierzyli się wzrokiem. W obu spojrzeniach była nieufność. Wreszcie ona pierwsza zmarszczyła bardzo ciemne brwi i rzekła spokojnie. To fałsz. Ktoś cię oszukał, Clark. Ten pan nie czertwan. Mówiła po francusku tym razem, pragnąc widocznie, aby ją zrozumiano. Marek ruszył lekko ramionami. Nie ja potrzebuję składać dowody tożsamości, ale państwo odparł po niemiecku. Pan Jazwigło mieszka niedaleko dodał z pożegnalnym ukłonem. Amerykanin zastąpił mu drogę. Ależ Irenko zauważył tonem wymówki. Przecież nie posiadasz rysopisu opiekuna poświcia, czy jak się to nazywa. Uwaga pańska jest słuszna dokończył prezentacji. Ma pan przed sobą córkę Kazimierza Orwida, Irenę i jej eskortę przyboczną Marwica. Marek ukłonił się lekko. A pan ma być Pawłem Czertwanem? Zagadnęła panna niedowierzająco. Paweł Czertwan od roku spoczywa tam, gdzie jego przyjaciel Kazimierz Orwid w ziemi. Na imię mi Marek, jestem jego najstarszym synem. Dziewczyna rozchmurzyła czoło. Raz jeszcze zmierzyła olbrzyma bystrymi oczyma i jakby w egzaminie tym znikła jej ostatnia wątpliwość, wyciągnęła do młodego człowieka rękę przyodzianą w duńską rękawiczkę. Przepraszam pana, rzekła. Ale on nie przyjął uścisku i mówił dalej głuchym, urywanym głosem: Umierając, ojciec mi poruczył administrację poświcia w spadku po sobie, rozkazał pracować i ochraniać od złego, ile w mej mocy, i oddać temu tylko, kto oprócz urzędowej legitymacji przyniesie mi znak umówiony z przyjacielem. A co? Mówiłam ci, że ten drobiazg ma wielką wartość. Ojciec konając, zalecał ani zgubić, ani go się pozbyć. Proszę pana. Sięgnęła do medalionu, który miała u zegarka i po chwili na dłoni jej błysnął odłamek sygnetu. Marek spojrzał i w milczeniu zdjął z piersi ojcowską spuściznę, drugą połowę pierścienia. Milcząc, podał ją właścicielca. W piersi jego rozlewało się szczęście jak potok. Stał u zarania swobody i woli. Irena Orwid złożyła sygnet i odczytała powoli. – Osądź mnie, Boże, i rozeznaj sprawę moją – Marwic zajrzał też przez jej ramię, dość obojętny na ten rycerski iście epizod. – Dziękuję, panu – ozwała się dziewczyna po raz drugi, wyciągając rękę. I tym razem Marek się tylko ukłonił. – Pani jeszcze nie wie, czym wart podzięki – zamruczał. Rzecz dziwna. Tyle lat nazwisko Orwidów zrosło mu się z codzienną troską, że dziś na tę wybawicielkę z długiej niewoli patrzał jak na wrogę. Miał do niej jakiś nielogiczny żal. Miał ochotę powiedzieć Po świcie zatruło mi tysiąc chwil. Odebrało marzoną swobodę. Nie dziękujcie. Służyłem nie wam, ale cieniom ojca. Szczęśliwy będę, gdy was porzucę. Milczał jednak pod jej zdziwionym, badawczym spojrzeniem. Pokręciła głową. Czy pan się wstydzi swojej ręki, czy mojej? zagadnęła brwi marszcząc. Tu zapewne nie znają naszego shake hand, zauważył Marwic pojednawczo. Zapewne. No, zatem pan zadowolony z moich dowodów tożsamości, panie Czartwan? Mogę odzyskać ojcowski majątek? Pani, co do prawnych szczegółów, uda się do swego plenipotenta, pana Jazwigły. On wszystkie trudności ułatwi. Po świcie od dwudziestu lat, co dzień gotowe na przyjazd właścicieli. Pani raczy tylko naznaczyć dzień, w którym mam wysłać konie i ekwipaż. Dziewczyna porwała się za głowę. Przykre wrażenie pierzchło. W oczach jej piwnych, nadzwyczaj wrażliwych na myśli i uczucia, snujące się po głowie, zamigotały jakby iskierki złote. Słyszysz, Clark? Powiozę cię swoim ekwipażem, nakarmię cię swoim chlebem, ugoszczę cię pod własnym dachem. Słyszysz? Mam swą ziemię i dom, ja sierota. Czy ci źle było, Iri, w naszym domu? spytał poważnie Marwitz. Wiesz, że was kocham jak rodzinę, alem teraz taka szczęśliwa. Więc to prawda, panie Czertwan? Nikt mi nie odbierze własności, pomimo tylu lat nieobecności? Mam tu istotnie w tym obcym kraju coś mojego, jestem bogata, mam prawo się rozporządzać. Ziemia, co nie wyszła z rąk przez takich lat dwadzieścia, teraz już nie zginie, odparł. Doczekała się właściciela. Nikt słowa nie powie. Córka po ojcu przychodzi do dziedzictwa. Ma pani swój dach i chleb i bogata pani bardzo. Kwestia czasu i kilkunastu arkuszy stemplowego papieru. Forma tylko. A tymczasem uda się pani do Jazwigły. Oto adres. Pozwoli się pani pożegnać. W razie potrzeby mieszkam w hotelu wileńskim. Clark, a my gdzie zamieszkamy? Zapewne także w wileńskim hotelu, odparł Amerykanin, zbierając tłumoczki. Pan czerwan nie opuści nas w obcym mieście. Panna Irena odrzuciła hardo głowę. Pan Czertwan nie wygląda na usłużnego człowieka. Rad będzie pozbyć się nas co najprędzej, nieprawdaż? Spojrzałam mu w oczy pytająco. Do chwili, komu pani poleci administrację po świcie, uważam się za sługę Orwidów. Może mną pani rozporządzać. Doprawdy? Bardzo mi to miło. Zatem pan nas ulokuje w hotelu, przedstawi temu prawnikowi, będzie wspierać swą radą i pomocą moje pierwsze kroki? Chwilami zdaje mi się, że to sen i że się ocknę w Ameryce u swoich opiekunów. – Możemy jechać do hotelu tymczasem. – Clark, my dear, każ zabierać rzeczy. Masz dorożkę? – Czeka – odparł towarzysz, systematycznie układając pakunki przy pomocy tragarza. – A zatem chodźmy, panie Czertwan. Daj mi pan ramię, proszę. Marwic usunął się im z drogi i uśmiechnął dobrodusznie. – Widzi mi się, że rychło dostanę dymisję – zauważył. Dziewczyna wsunęła sama rękę pod ramię Marka i oparłszy się na nim, mocno obejrzała na Amerykanina. Ciekawam, co ty mi tu możesz pomóc. Jesteś sam jak zbłąkana owieczka. Ja cię tu przyjmuję w swoim kraju. Czekaj mojej wizyty w Illinois. Zaśmiała się serdecznie i podnosząc oczy na twarz Czertwana dodała. Miałam pięć lat, gdy ojciec umarł. Zapamiętałam jednak upartą, dziecinną pamięcią, co mi mówił. Jak wrócisz do swego kraju, to go kochaj, bo choć smutny, ale dobry i wart kochania. A jak spotkasz żmudzina, śmiało mu zawiesz, bo choć milczy, nie zawiedzie. Dlatego, pomimo pańskiej posępnej miny, nie boję się i wierzę. Prowadź mnie pan. A jednak na wstępie zarzuciła mi pani fałsz, mruknął. Nie spodziewałam się zobaczyć młodego. Ojciec mówił mi o starym przyjacielu. Wszak przeprosiłam natychmiast pana. Zeszli do dorożki. Za nimi Marwic składał na drugą kufry i tłomoki. Marek pozostał u stopnia. — Pan siada? — spytał. — Dziękuję, panu. Dopilnuję do końca depozytu. Boże, uchowaj, co zginie, to mnie za powrotem ojciec srodze wyłaje. Miłuje nade wszystko pokój. Dyrektor przędzalni, miłujący spokój. — Co za zestawienie? — zaśmiała się panna Irena. — Jedźmy, panie Czertwan. Dość mam włóczęgi. Rada bym spocząć nareszcie. Ruszaj żywo, zakomenderował Marek Furmanowi. Czy to po litewsku, spytała ciekawie? Nie, pani, po polsku. To tu państwo zapomnieliście rodzinnego języka? O, nie, pani, nie zapomnieliśmy niczego i nasz młodzi naszej dzieje nie zapisały żadnego wstydu. Ubodzy jesteśmy i nieliczni tylko, ale uczciwi. Przez mroczną jego twarz wybił się blask życia i gorąca z głębi duszy. Bezwiednie przypadkiem dotknęła najdrażliwszej Strony cichego charakteru. Uderzyła w bryłę pozornie bezkształtną i jałową. Nie spodziewała się usłyszeć takiego czystego dźwięku, zobaczyć takiego ognia w zimnych oczach. Wpatrywała się weń z zajęciem. Pan kocha bardzo swój kraj? rzekła poważnie. Urwał i jak zwykle po mimowolnym wybuchu spuścił głowę, jakby ze wstydem i nic nie odparł. Patrzyła wciąż na niego. — Ojciec miał słuszność — ozwała się po chwili. — Kraj ten musi być wart, kochania, gdy na wzmiankę o nim ludzie tak promienieją. Niech pan milczy. Już ja wiem, co pan myśli i wiem, dlaczego mi pan swej ręki nie podał. — Dlaczego? — spytał z zajęciem. — Pan ma mi za złe, żem tyle lat nie zatęskniła i nie stanęła z wami nielicznymi do pracy, nie szukała swej ziemi, ale czas i siły oddała obcym. Ruszył lekceważąco ramionami. Czas i siły osiemnastoletniej dziewczyny był to wedle niego kapitał bez procentu. Oprócz doglądania kwiatów, ręcznych robótek, czytania i muzyki, nie widział nigdzie, żeby eleganckie panienki coś więcej robiły. Wyjątki nazywano pobłażliwie dziwolągami. Panna Irena spostrzegła wyraz ten pogardliwy, wyczytała mu myśl spod czaszki. – Pan ma słabe pojęcie o mej pracy – uśmiechnęła się pobłażliwie. Dziwna rzecz. Panowie z Europy, zawsze, gdy mowa o kobietach, mają na twarzy ten brzydki wyraz. Kobieta u was widocznie stoi bardzo nisko i jest tylko zbytkownym sprzętem. Czy to krewna pańska studiuje w Sorbonie? Przyrodnia siostra. Czy i do niej pan stosuje swoje lekceważenie? Zobaczymy, jak skończy. Panienka wyjrzała na drogę. Przeszła oczami po domach, sklepach, ulicy i zagadnęła. Czy to wieś, kowno? Miasto nasze gubernialne. Och, jakież nędzne i brudne. Wyobrażam sobie zgrozę Klarka. Już od libawskiego portu słyszę bezustannie wykrzykniki podziwu i wstrętu. Istotnie po Ameryce Europa sprawia przygnębiające wrażenie. Co tu brudu, niedbalstwa? Jakie wszystko małe i opuszczone. Czy tu ludzie nie pracują i nie myślą? Ludzie, co obronią gruntu pod stopami, nie mają czasu myśleć, czy na tym gruncie kwitną róże i czy ładnie wygląda. Na placówkach nie gracują ścieżek. Ciężko tu Wam bardzo? spytała poważnie. Zobaczy pani, odparł i po chwili długiego namysłu dodał. Naród każdy myśl ma swoją, miejsce w szeregu świata i urząd naznaczony. My od wieków dwóch rzeczy strzeżemy: Boga swego i ziemi. I ustrzegliśmy. Panienka spuściła głowę i spod brwi obserwowała młodego człowieka. Kim on był? Gdzie się wychował? Jakie zajmował stanowisko wśród swoich? Twarz miał wichrami i skwarem spaloną, twardą i pozornie dziką. Ręce muskularne i ciemne zdradzały częstą fizyczną pracę. Odzież nosił wytartą, a kosmyki płowych włosów nie znały fryzjera. Wyglądał na wyrobnika, zgrubiały moralnie i fizycznie troską o chleba kawałek. Gdy z trudem i niechęcią dobywał słowo – mówił jak człowiek delikatnie i głęboko czujący, krótko, dobitnie, bez pięknych zwrotów i frazesów. Kim on był? Czy da się oswoić i czy rozchmurzy się kiedy? Wtem dorożka stanęła. Był to hotel. Na wstępie ujrzał Marek czarnego pudla Witolda, a z głębi korytarza słychać było śmiech właściciela opowiadającego jakąś anegdotkę po niemiecku. Weszli tymczasem. Dla młodej panny otworzono paradne apartamenta. Nadjechał marwic z kuframi, powstał hałas i zamieszanie. Marek wycofał się dyskretnie i ruszył do swego pokoju. Halt! zapiszczał głos Witolda z bocznego numeru. Cóż to za ładna panna z tobą? Gdzie się zdybał? przedstaw mnie. Słowo daje nie wiem, co z czasem zrobić w tej waszej spelunce. Drzwi stały otworem. Marek ujrzał brata, jak wypoczywał na kanapie, bez surduta, ziewając co trzy słowa. W progu żytwa, faktor uśmiechał się z łaskawych żartów obywatela. Najlepiej, żebyś zaraz jechał do Skomontów, poradził brat serio. Tam twój czas przyda się bardzo. Et, sam nie wiesz, co gadasz. Tam to nawet mój kafr się nudzi. Ale znasz kafra? Sto rubli dałem za bestie, Ale co prawda rozumniejsze od niektórych wielkich ludzi. Kafr, kafr, do nogi, zaraz. Bez ceremonii gwizdnął na cały hotel. Marek ramionami ruszył i odszedł, nieznacznie skinąwszy na znajomego faktora. Żyd wysunął się za nim. Szli ciemnym korytarzem i zaczęli cichą rozmowę. — Chce pieniędzy? — nu, kto ich nie chce. — A dają? — Oni wydali, ale się boją. — Czego? — Ryskich lichwiarzy jasnego pana. Nikt nie wie, co on ma. — Niech nie dają, bo nie odbiorą. Pamiętaj, że mostrzegą. — Dziękuję wielmożnemu panu. Żyd zgiął się do ziemi. Cicha ta rozmowa trwała sekundy i znowu faktor stał u progu Witolda i uśmiechnął się do sztuk pudla. Gdy pies pokazał, co umie, chłopak kopnął go nogą, zapalił cygaro i zagaił interes. – Słuchaj, panie Rubin, trzeba pieniędzy. – Och, komu ich nie trzeba? – westchnął sentencjonalnie Żyd. – No to daj, zamiast stękać. – Och, skąd ich wziąć? A co mi do tego? U twoich przyjaciół szubieniczników. Wysoko patrzą takie przyjaciele. Chcą ewikcji. Toż ją mają przecie te pijawki. No a gdzie? Mam skomonty. To i chwała Bogu, że pan ma. Ale to taki interes, że i pan Kazimierz powie, że ma, i starsza pani powie, że ma, i panienka powie, że ma. No, jak to rozumieć? No i pan Marek powie, że ma. Zapomniałeś największej osoby, zaśmiał się z przymusem Witold, a blada jego policzki zabarwiła krew. — Co ja mam zapomnieć? Ja o panu Marku nic nie powiedział, bo on taki, co nie gada. On nie ma czasu na gadanie. Jego ręce i głowa zakręcona interesami. Ja sobie myślę, że on także co ma, bo pieniądzów nie bierze. — On nawet daje, jak wy, na pewną ewikcję. — Nie sztuka, bo kasa niedaleko, syknął Witold, gryząc za wzięcie paznokcie. — No, daleko czy niedaleko, ja nie wiem. U niego dobra kasa swoja jest, w głowie i ręku. Czy ty tu stoisz, żeby śpiewać pochwały Markowi? Mnie trzeba pieniędzy, słyszałeś? Dam, jaką chcecie, wikcję. No, niech pan las sprzeda. Jakaś złośliwa myśl mignęła w oczach młodzika. Las? Powtórzył powoli, śmiejąc się do własnej myśli. Może to najlepsze? Co ty za kasę masz w głowie, panie Rubin? Las? Genialne. Pośpieszna sprawa. No, zobaczymy, przyjdź wieczorem. Ale nie wiesz, co to za panna? Kaducznie ładna. Fii, gdzie ta ładność, taka chuda, odparł krzywiąc się, Żyd. Ed głupiś, panie Rubin. Tak się na tym znasz, jak zając na ananasach. Pójdę no ja na zwiady. Poprawił włosów, krawata, musnął projekt na wąsiki, ubrał się i z czapką na uchu, a rękami w kieszeniach wyszedł na korytarz. Tablica z nazwiskami opodal była. Zbliżyli się z Żydem do niej. W tejże chwili Szwajcar zapisywał nowych gości. Zajrzeli ciekawie. Irena Orwid stało sążni z tymi literami. Student odskoczył o krok, oczy mu się rozszerzyły osłupieniem. — Widzisz? — zagadnął Żyda. — No co nie mam widzieć, Orwid? Pan Marek dostał gdzieś dziedziczkę. No to teraz zobaczymy, gdzie jest kasa. — Awantura! — i nic nie powiedział ten hipochondryk. — Kiedy on miał mówić? — Pan psa pokazywał. Irena Orwid, zamruczał zamyślony Witold. Po świcie przepadło. Marek nic nie wart bez ich pieniędzy. To źle, ale ona pierwsza partia. Hmm, można by przepadłe odzyskać. Ha, to byłoby dobrze. Trzeba jechać do domu. Na przemian nucąc i monologując wyszedł na ulicę. Żyd ruszył w drugą stronę i także monologował. Dębina ich warta grubo, spłafo krok. Można od tego małego dostać za byle co. Trzeba tylko pośpieszyć, bo interes tref. Jak starszy przewącha, aj gwałt. Nu, na to masz rozum. Jednocześnie z pokoju panny Orwid ozwał się dzwonek. Służący stawił się na rozkazy. Proszę poprosić pana Czertwana, poleciła. A którego pani każe? Jest trzech w hotelu. Trzech? Zawołała zdziwiona i dodała. Zatem poproście pana Marwica. Eskorta stawiła się natychmiast. Wiesz Clark, jest już trzech czertwanów. Nie pamiętasz, jak naszemu na imię, Marek. Przeciem się zdał na coś. Trzech czertwanów, to dużo, ale jeśli wszyscy są do siebie podobni, to więszuje temu krajowi, tęgi to musi być pracownik. Podobał Ci się? Mnie zawsze to się podoba co i tobie, odparł z ukrytym żalem. Zobopólny honor, my dear. Czy chcesz mi towarzyszyć Ci do tego prawnika? W razie chyba twojej woli. Radbym zasnąć w spokoju, masz lepszego opiekuna. Śpi, chodź do skończenia świata. Dość nadużyłam twojej dobroci, dziękuję ci serdecznie. Stali naprzeciw siebie. Przy ostatnich słowach wyciągnęła do niego obierączki. Wziął je, uścisnął i ostrożnie, powoli, jakby trzymał filigranowy przedmiot, podniósł do ust. W tejże chwili wszedł Marek, spojrzał i cofnął się o krok, nie spodziewał się trafić na czułą scenę. Rola Marwica w tej zamorskiej podróży wyglądała zagadkowo. Teraz zrozumiał. Narzeczeni. Strzeliło mu nagle do głowy i natychmiast posępny cień pokrył twarz. Obcy weźmie po świcie, sprzeda, wróci do siebie za morza. Ziemia przepadnie na marne i na marne pójdzie praca dwóch pokoleń. Los go dziwnie prześladował i to w tym właśnie, co kochał nade wszystko. Ponuro spojrzał na Amerykanina. Wydało mu się w tej chwili zbrodniarzem. Odebrać miał już młodzi kawał ziemi. Dla marka nie było w świecie gorszego przestępstwa. Torturował by za nie. Wiosna była w całym rozkwicie, kwitły bzy, sady, smukłe narcyzy. Powietrze dyszało ciepłym i wonnym tchnieniem przyrody. Pod wieczór długiego majowego dnia powóz toczył się szybko traktem rosieńskim, Wioząc do ojcowizny za morską dziedziczkę. Spasione konie pianą były okryte, spieszyły do domu przed zmrokiem. Panna Irena rozglądała się ciekawie po okolicy, która wypiastowała jej dziadów i pradziadów. Obok niej rozglądał się też marwic. Natura dała co mogła, mówił. Ludzie nie dodali nic nad konieczną potrzebę. żeby to u nas. Czy blisko po świcie? zagadnęła dziewczyna siwego stangreta. Obejrzał się. Pomarszczona twarz jego wyrażała daremną chęć zrozumienia. Spojrzała na równie starego lokaja. Supranti kumaj? pytał. Rozumiesz kumie? Ne, suprantu, odparł kum. A po świcie zbliżało się coraz bardziej. Przez wioski i osady górowały to pole i drzewa parku. Wszystko świeże, zielone, niby ubrane od święta na przyjazd właścicielki. Czertwan na nas czeka niecierpliwie, ozwała się znowu panna Irena. – Zapewne stary prawnik mi mówił, że go ojciec prawie zmusił do objęcia zarządu. Kazał mu czekać i pracować dziesięć lat. Już w kownie chciał zdawać rachunki, uśmiechnęła się. Ledwie uprosiłam, żeby jakiś czas jeszcze pozostał. Patrz, jaki to ładny dwór. Może to po świcie? Prawdopodobnie, bo zjeżdżamy jeszcze na gorszą boczną drogę. To przypomina nasze puszcze przed dwudziestu laty. Pierwszym twoim czynem powinny być szosy. W tej chwili Lokaj z Furmanem obejrzeli się na młodą panią i uchylili czapek. Po świcie ozwali się z uśmiechem. Dziewczyna stanęła w powozie, uśmiechnięta, zarumieniona wzruszeniem. Szybki oddech rozchylił koralowe usta, wiatr wieczorny rozwiał ciemne włosy, oczy piwne promieniały skrami złotymi. Drżała ciałem całym. Brama szeroko otwarta, opleciona była zielenią, dziedziniec natłoczony ludem wioskowym. Na stała cała służba, odświętnie przybrana, a stary ekonom, Savgard, który jeszcze dziada jej pamiętał, trzymał na złoconej tacy bochen żytniego chleba i sól. Powóz stanął, tłum się zakołysał, jak fala, zachuczał stłumiony szmerem. Dziewczynie łzami nabiegły oczy, pierwszy raz straciła pewność siebie. Sawgard zbliżył się do stopnia, odkrył siwą głowę i schylił się do jej kolan. Panna Irena usunęła się i wyskoczyła na ziemię. Rozpacz mignęła w jej oczach. Spojrzała po tłumie tym, który ją witał, przyjmował całym sercem w dom pradziadów i nie rozumiała ich słów, ani odpowiedzieć im mogła. Nie mogę im rzec, jakam wdzięczna, jakim dobrze życzę, wyszeptała żałośnie, słuchając przemowy starego ekonoma. Wtem ktoś stanął za nią. Obejrzała się. Postać Marka wyrosła jak z ziemi. Stał też z odkrytą głową, ubrany świątecznie, jakby się uważał za jednego z jej sług, i witał głębokim ukłonem. Odetchnęła na widok znajomego wśród tych wszystkich, podała mu rękę i pociągnęła ku sobie. Niech pan im podziękuje za mnie. Bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, że im nie zapomnę nigdy tego przyjęcia. Podniósł głos swój doniosły. Tłum słuchał, potem odpowiedział zmieszanym, gromadnym okrzykiem. Co oni mówią, spytała? Proszę, żeby pani wśród nich została na zawsze. Zostanę, zostanę. Powiedz pan. Stary Savgard postąpił o krok i ozwał się. Panoczku, proszę panience powiedzieć, żeby nas kochała, jak ojcowie kochali, żeby na ich wzór rządziła. Marek przełożył orację. Przez łzy spojrzała na siwego sługę, bez namysłu objęła go za szyję i uścisnęła z całego serca. Stary stracił głowę. Tace z chlebem oddał Markowi, a sam jak długi runął jej do nóg. Tłum zachuczał zapałem i cisnąć się począł do niej. Lody były przełamane. Gdzieś w głębi ozwała się włościańska kapela. Śmiano się i szlochano na przemian. Całowano ją po rękach. Chciano nieść do domu. Aż wreszcie sił jej zabrakło. Obejrzała się o pomoc Marka. Zrozumiał. Rzekł słów kilka, i wnet ciżba się rozstąpiła na dwie strony, zostawiając jej przejście wolne aż do ganku. Wsunęła rękę pod ramię olbrzyma i szli tym szpalerem powoli wśród ciągłych okrzyków. W pół drogi zaledwie przypomniał sobie czerwon Marwica i poszukał go oczyma. Amerykanin uciekł od owacji. Jego nerwy, miłujące spokój, skryły się pod opiekuńcze skrzydła domu. Chciał wejść, ale na progu trafił na głuchego Filemona, który sztywny w swej odwiecznej liberii trzymał na poduszce pęk kluczy i rolę swą szambelana traktował najzupełniej serio. Do ogrodu tego, gdzie stróżował dwadzieścia lat, miał wpuścić córkę i kasztelankę. Pierwej nikogo. — Otwórz, panu! — krzyknął mu ktoś w samo ucho, głosem do grzmotu zbliżonym. Otrząsnął się, jakby mu proponowano grzech śmiertelny. Pan zamknął odchodząc i powiedział. — Otworzysz tylko Orwidom! Wymówił bezzębnymi usty, z kamiennym uporem i dodał dla większej mocy. I Czertwan tak samo mówili. Otworzy panienka, niech chłopcy czeka. Marwiec zrezygnowany założył ręce na piersi i czekał, oglądając ciekawie stroje włościan, liberię służby, falowanie tłumu na podwórzu i młodą parę zbliżającą się powoli do podjazdu. Takich rumieńców i rozpromienienia nie widział na twarzy i ręki. Wyglądała wyższa, dumniejsza i nad wyraz szczęśliwa. Chciałbym, żeby ją mój ojciec taką zobaczył, byłby dopiero rad, pomyślał, uśmiechając się z zadowoleniem. Filemon postąpił parę kroków, jak mumia pod prądem galwanicznym. Poczerwieniał mu nos i roziskrzyły się oczy. Doczekał się orwidów. Stary emeryt, sługa jeszcze pani dziada, szepnął Marek. Proszę uszczęśliwić go i własnoręcznie otworzyć drzwi swego domu. Wzięła klucze, zamek zgrzytnął. Marek rozwarł podwoje. Daj Boże pani w starym ojców domu ich cnoty i szczęście, rzekł, uchylając głowę. — No, a teraz wolno mi już wejść, stary, — zagadnął Marwic do mumii służbowej, naturalnie bez żadnego skutku. — Teremny trud, — rzekł Marek. — On nic nie słyszy. — Ty tu, Clark? — chodźże, zawołała panna Irena. — Dobrze, iż raczyłaś się przypomnieć moją egzystencję. Daruj, mój drogi, alem taka wzruszona i zajęta. Panie Czertwan, ja bym chciała ugościć tych ludzi. Wiedziałem o tym. Mają przygotowane jadło i napój. Niech pani pomyśli o sobie i wypoczynku. Och, dziękuję panu, że pan się tam znalazł na wstępie. Myślałam, że się rozpłaczę z żalu, żem obca i z wrażenia na ten widok. Och, jakżem szczęśliwa i wdzięczna panu. Za cóż mnie? Spełniłem swój obowiązek. Powietrze Europy dziwnie na ciebie działa, Iri, zauważył Marwic, rozbierając się powoli z płaszcza i oddając go w ręce Filemona. Tam u nas byłaś zawsze silna, zdrowa i spokojna. Och, jakież oryginalne meble. A prawda? Proszę mi mój dom pokazać, panie Czertwan. Panoczku ozwał się Filemontonem, który miał być konfidencjonalny, a brzmiał jak hukanie w puszczy. Tyleczko przyjechał do pana parobek z Jurgiszek. Stara pani chora? Panienka bardzo prosi pana. Marek zaniepokoił się widocznie. Stanął, pomyślał chwilę i zwrócił się do swej młodej pryncypałki. Muszę odjechać na parę godzin. Pani raczy darować. Chorym nie potrzebuje.